szansą w ostatniej chwili. Obrońców główkę wali do siebie, który jest niezwykle czujny, miał okazję drugi w tym meczu. Wynik nie ulega zmianie, 1-1. Znów przy pierwszej połowy podobnie rozpoczynał też takie badanie przeciwnika. W miarę upływu czasu spotkanie to robiło się coraz bardziej zacięte. W tą stronę Arpak. Biorąc ją o nogi Piotra Szarpaka, będzie zatem aut dla ŁKS-u. Teraz już na połowie ŁKS-u, blisko przy piłkarzach w czerwonych strojach, zawodnicy w białych koszulkach. Nieprecyzyjne zagranie do Dubickiego, ten jednak poradził sobie z Łapińskim, Wędzyński. Będkowski zdążył natychmiast do Dubickiego, tam jest Daniel Bogusz, aut. Ofiarna interwencja Bogusza, który do niedawna jeszcze nie miał miejsca w podstawowym składzie Widzewa, no ale z powodu kontuzji Bajora, nieobecności Jaskulskiego, gra na środku Łapiński, a Bogusz pełni rolę obrońcy kryjącego. Skoczył teraz na Ryszarda Czerwca Grzegorz Krysiak. Rzut wolny już wykonany. Szarpak zatrzymał na moment piłkę, popatrzył, co dzieje się z Ryszardem Czerwcem. Nie było jednak konieczności wybicia piłki poza boisko. Nie było potrzeby interwencji lekarza i masażysty, ale już piłka w posiadaniu ŁKS-u. Krysiak do Saganowskiego, w środku tylko Dubicki. No i tym razem dobra interwencja Tomasza Łapińskiego. Powoli podchodzą piłkarze ŁKS-u do pola karnego Widzewa. Pięć czerwonych koszulek w obrębie szesnastki. Przed polem karnym jeszcze Czachowski. Krysiak znany jest z umiejętności bardzo dalekiego wrzucenia piłki. Dobrze do Dubickiego, tam jest wielkie zamieszanie na polu karnym i znalazł się Ryszard Czerwiec, który wybił piłkę. Ciszkiewiczowi, prawą stroną uciekł palonym. Czerweniowali i Tomasz Lenart, i Zbigniew. Bardzo szybko wybiegł Gula do tego podania, a, ale jest to spóźnione zagranie do pomocnika Widzewa. Widać było wyraźnie. Marek Chojnacki. Z autu ŁKS-iacy, Lenart, Dubicki. Czerwiec spokojnie do Łapińskiego i od
własnego pola karnego rozpoczynają akcję widzewiacy, ale Łapiński zdecydowanie zaatakowany przez Saganowskiego. W takich właśnie zagraniach dostrzegają, szukając przynajmniej swojej szansy, napastnicy ŁKS-u. Proszę kibiców widzenia jeszcze raz o narzucanie petard na płytę boiska. Teraz Woźniak nie może łapać, przed nim Dubicki, Łapiński już, podbieg jeszcze Wędzyński. Ostro atakowani są teraz widzewiacy, na razie przynosi to efekt. Na moment tylko Piotr Czachowski był przy piłce. Dobra interwencja Bogusza, znalazł się jeszcze Citko, wyprzedzony teraz przez Lenarta. Czterech piłkarzy ŁKS-u na połowie Widzewa. Saganowski zaplątany nieco w dryblingu. Saganowski uciekł dwóm ŁKS-iakom, widzewiakom, przepraszam, oddał na lewą stronę do Dubickiego. Dubicki ma szansę na dośrodkowanie, ale zabrakło precyzji centra. Bardzo niedokładna, wprost w ręce Andrzeja Woźniaka, który natychmiast uruchomił Koniarka, ale przy nim znakomicie dzisiaj gra Witold Będkowski. Wędzyński, Terlecki. Chwileczko Terleckiego, dobre zagranie do Wędzyńskiego, przed nim Miążkiewicz, Wędzyński na pole karne, tam jest Dubicki, dojdzie do piłki. Zostawił ją Lenartowi, dobiega jeszcze Czachowski, trochę z przewagi ŁKS-u. Chojnacki nawet podszedł pod bramkę Andrzeja Woźniaka. Chojnacki, krótkie zagranie i chorągiewka sędziego w górze. Bramki nie ma, Marek Chojnacki już się ucieszył. Nieczęsto zdarza się, by ten zawodnik zdobywał gole, no ale był wcześniej spalony przy zagraniu na lewą stronę do Daniela Dubickiego, który teraz bezradnie rozkłada ręce w kierunku swojej ławki, w kierunku trenera Jezierskiego, choć wydawało się, że po drodze musnął jeszcze piłkę Ryszard Czerwiec, to w momencie podania z całą pewnością Daniel Dubicki był na spalonym. Wynik zatem nie ulega zmianie, nadal po jednej bramce na swoim koncie mają tak piłkarze ŁKS-u, jak i Widzewa, no ale gra się ożywia. Jak już mówiłem, scenariusz bardzo podobny do tego, co działo się w pierwszej części meczu. Czerwiec. Wyciszkiewicz. Stracił piłkę. Zabrał mu ją Wędzyński, który teraz, próbując uruchomić Dubickiego, trafił wprost w nogi pomocnika Widzewa i aut dla gości. Gula. Jeszcze Czerwiec, przed pole karne, Mieszkiewicz do siadaczki, teraz Szarpak, jest po prawej stronie Gula, pokazuje się również Marek Citko, do niego właśnie piłka, Szarpak wbiegł w pole karne, ale nie dostaje podania, Citko dobry technicznie, z bardzo niekonwencjonalnymi zwodami, ale dośrodkowanie zupełnie nie w to miejsce, o które chodziło piłkarzom Widzewa, teraz obrońcy Widzewa znacznie wcześniej i znacznie ostrzej atakują napastników ŁKS-u w pierwszej połowie i Dubicki i Saganowski mieli sporo swobody, mogli przyjąć piłkę, odwrócić się, teraz dopiero wyprzedzają ich widzewiacy, ale Saganowski rzucił sobie piłkę do przodu, jednak powracający Szarpak wyjaśnił sytuację. W pole karne, piłka do Czerwca. Czerwiec zbyt długo zwlekał z przyjęciem, na raty to zrobił, gdyby podawał od razu albo strzelał, miałby jakąś szansę, tak został uprzedzony przez ŁKS-iaków, ale już kolejny atak Widzewa sunie w okolice pola karnego ŁKS-u. Gula zdołał dośrodkować, tu nie ma jednak żadnego z jego kolegów. Marek Chojnacki uspokajającym gestem zablokował piłkę i Zbigniew Robakiewicz. Lenart. Szukał Saganowskiego, szukał Dubickiego. Nie dotarł do piłki żaden z nich. Koniarek i aut dla ŁKS-u. Ciekawe, która z drużyn pierwsza uspokoi tę nieco chaotyczną do tej pory grę. Która zdecyduje się na bardziej zorganizowane ataki. Wydaje się, że próbują to zrobić widzewiacy, dłużej rozgrywając piłkę w okolicach linii środkowej, ale im bliżej pola karnego ŁKS-u, tym gorzej. A atak...
UKS-u są czynione tak trochę na hura, no, ale w takiej sytuacji UKS-iacy postanowili starannie zabezpieczyć swoje tyły i próbować grać z kontry. Obaj napastnicy, i Dubicki, i Saganowski, są zawodnikami bardzo szybkimi. Teraz wypadła piłka z ręki Sławomirowi Guli. Aut już wykonany. Czachowski, przy nim czterech Widzewiaków. Rozciągnął w szpagat Daniela Bogusza, ale Bogusz dosięgnął piłki. Wyciszkiewicz, Citko. Czwórką atakują Widzewiacy. Teraz doszedł piąty zawodnik, Czerwiec do Koniarka. Chyba trochę zbyt lekko, ale Koniarek w poru karnym. Przy nim dwóch zawodników UKS-u. Przewrócony Marek Koniarek. Protestują kibice Widzewa. Andrzej Czyzniewski nie dopatrzył się jednak faulu. Chyba słusznie. Nadal Widzew w akcji. Czerwiec. Ale to już jest wszystko. 40 metrów od pola karnego. I chyba przewracany był Piotr Szarpak, zanim zdążył podnieść się z boiska. Miążkiewicz już podawał do niego. Piłka opuściła plac gry. Zatem z autu rozpoczną UKS-iacy. Rafał Siadaczka poza linią boczną. Przy nim doktor Mackowski, lekarz Widzewa. Jakiś drobny uraz napastnika Widzewa, piłkarza, który zdobył jak do tej pory jedyną bramkę dla tego zespołu. Nadal 1-1 i czekamy na jakieś akcje, które sprawią, że ta druga połowa meczu nabierze rumieńców. W pierwszej części gry trzeba na to było czekać kwadrans. Teraz już 20 minut w drugiej połowie za nami. Może teraz dośrodkowanie. Andrzej Woźniak miał problemy. Nie zdecydował się na łapanie tej piłki, bo zmierzała ona w okolice długiego słupka jego bramki. Przerzucił ponad poprzeczką. Spójrzmy raz jeszcze. Wyglądało to niegroźnie. Ale Woźniak na wszelki wypadek nad poprzeczką. I będzie zmiana w UKS-ie. Sędzia jednak chyba najpierw każe wykonać rzut rożny. Wędzyński na pole karne i Citko jeszcze raz z narożnika boiska. Nie ma zmiany. Teraz Andrzej Czyżewski spojrzał w środek, ale jeszcze nie ma zmiany. Znów Marek Citko. Ponownie do Wędzyńskiego. Wędzyński jeszcze jedno dośrodkowanie, tym razem przed pole karne. Czerwiec. Potężne wybicie któregoś z wracających piłkarzy UKS-u i tam jest tylko Marek Chojnacki. Teraz rozbiegają się napastnicy. Dubicki, który przeszedł z lewej strony na prawą, ale zagranie Marka Chojnackiego bardzo nieprecyzyjne i będzie zapowiadana już zmiana w zespole UKS-u. Plac gry opuści Grzegorz Krysiak, co jest pewnego rodzaju niespodzianką, bo piłkarz ten spisywał się do tej pory przynajmniej w grze defensywnej całkiem przyzwoicie, a jego miejsce zajmie Artur Kościuk. Mobilizuje Grzegorz Krysiak Kościuka przed wejściem na boisko. Atmosfera w drużynie UKS-u jest bardzo dobra. Wszyscy tworzą jedność. Zresztą podobnie jest w Widzewie. O tym się mówi powszechnie, że Franciszek Smuda zdołał skrzesić w piłkarzach Widzewa ten dawny, słynny widzewski charakter. Ale i UKS jest także zespołem z charakterem. Tanio skóry nie sprzedaje, wręcz przeciwnie, zawsze walczy o jak najlepszy wynik. No i w tym spotkaniu na razie remisuje 1-1. Była szansa dla Widzewa. Lepsi jednak obrońcy UKS-u i Andrzej Woźniak. Bogusz od swojej bramki, od własnego pola karnego rozpoczynają akcję ofensywną piłkarze UKS-u. Sprytne zagranie Marka Koniarka. Andrzej Czyżniewski podyktował rzut wolny. Kibice UKS-u rozwinęli teraz ogromną flagę w barwach klubowych. Nakryli praktycznie cały sektor, tak zwaną galerę, na której od lat zasiadają. Czerwiec, zwinęła mu się piłka po nodze. Czyhał jeszcze na nią Marek Koniarek, ale nie zdołał do niej dopaść. Nieprecyzyjne uderzenie Czerwca. Akcję rozpocznie Robakiewicz. Widać wyraźnie teraz tę wielką flagę
czasu już właśnie. Mniej więcej w tej fazie meczu kibice UKS-u demonstrują przywiązanie do swoich barw klubowych. Zresztą podobną ogromną flagą dysponują kibice Widzewa. Barwy oczywiście są odwrotne. Tu biało-czerwono-białe. W przypadku Widzewa czerwono-biało-czerwone szaliki, które noszą kibice, różnią się od siebie praktycznie tylko końcówkami, no ale w Łodzi jest to rzecz bardzo ważna, czy też szalik zaczyna się od koloru białego czy czerwonego. Próbowali UKS-iacy zaatakować, piłka jednak w rękach Woźniaka, szybko do przodu do Wiążkiewicza, Koniarek, zdecydowane wejście Będkowskiego, no jeśli tak tam, no Będkowski zarobić żółtą kartkę. Koniarek jest coraz bardziej aktywny i coraz częściej w starciach z nim obrońca UKS-u musi uciekać się do fauli. Wiążkiewicz. Citko odgrywał krótko do Wiążkiewicza, ten jednak nie poszedł do piłki. Terlecki, Kościuk. Terlecki natychmiast na prawą stronę do Dubickiego, ale zbyt długie podanie, szybszy i mający przede wszystkim krótszą drogę do piłki Andrzej Woźniak. Teraz jeszcze walczy Siadaczka z Tomaszem Kłosem. Kłos już w pierwszej połowie obejrzał żółtą kartkę. Bardzo ostro teraz wszedł w Rafała Siadaczkę. Siedzi na trawie napastnik Widzewa, ale chyba uraz nie jest groźny, bo już stał. Tomasz Kłos rozkłada ręce. Powinien jednak bardziej myśleć nad tego typu zagraniami, bo arbiter mógłby nawet i w tym przypadku pokazać mu żółty kartonik. Czerwiec na pole karne, wysoko wyskoczył Miążkiewicz, no ale on nie dysponuje wzrostem. Czerwiec dobrze ustawiony, Zbigniew Robakiewicz. Ryszard Czerwiec szukający przede wszystkim pewności siebie w meczach w zespole klubowym, powoływany do reprezentacji przez trenera Stachurskiego, no ale równocześnie osłabiany psychicznie. Słynny wywiad, którego trener Stachurski udzielił, po którym nawet żona Ryszarda Czerwca wyraziła oficjalny protest. Na pewno rozgrywającemu Widzewa nie pomógł. Władysław Stachurski jest zresztą obecny na stadionie UKS-u, ogląda ten mecz. W drużynie Widzewa ma sporo kandydatów do występów w kadrze narodowej, również z UKS-u. Mógłby kogoś wyłuskać. Na razie szansa przed Widzewiakami na polu karnym. Miążkiewicz. Niewielkie zamieszanie. Nie wiadomo było w końcu, kto wybije tę piłkę. Odbijała się i od obrońców UKS-u, i od atakujących zawodników Widzewa. Krótko rozegrali teraz Dubiński z Caganowskim. Piotr Szarpak nie popełnia już błędów. W pierwszej połowie widać było, że dawno nie grał w obronie. W drugiej części meczu wygląda to zupełnie inaczej. Zresztą bardziej cofnięty teraz gra Rafał Siadaczka. Kiedy przed tym spotkaniem Franciszek Smuda mówił, że w obronie mogą zagrać i Szarpak, i Siadaczka, trochę ludzie znający Widzew dziwili się, ale trener Smuda tłumaczył, że są to zawodnicy już tak dobrze wyszkoleni, że mogą grać na tych właśnie pozycjach wymiennie. I teraz cofnięty jest Rafał Siadaczka, a bardziej z przodu gra Piotr Szarpak. Terlecki nieprawidłowo powstrzymywany przez Wyciszkiewicza. Rzut wolny w okolicy linii środkowej. No ale nieco osłabł impet ataków obu zespołów. Osłabło tempo meczu w porównaniu z tym, co oglądaliśmy przez ostatnie pół godziny pierwszej części gry. Nadal jednak jest to mecz bardzo zacięty. 1-1. Oba zespoły starają się na pewno zdobyć bramkę, która być może w tej sytuacji da którejś z drużyn zwycięstwo, no ale
równie mocno starają się bramki nie stracić. Jeden gol w tym spotkaniu może rozstrzygnąć o końcowym wyniku. Jążkiewicz, Wyciszkiewicz, Szarpak. Nie bardzo ma komu zagrać. Napastnicy skrupulatnie pokryci, a w linii środkowej mało ruchu. Teraz podszedł Siataczka. Siataczka, ładne przejście. Zagranie na pole karne do Koniarka. Uprzedzony jednak Marek Koniarek przez obrońców. Jeszcze Siataczka. Znów on. Teraz po zagraniu Czerwca. Siataczka na lewą stronę do Szarpaka. Czterech Widzewiaków w polu karnym. Dalekie dośrodkowanie na prawe skrzydło, ale poza linię końcową boiska. Patrzył bezradnie na piłkę Sławomir Gula, nie miał nawet szansy jej dogonić, w związku z czym nie próbował tego uczynić. Szykuje się kolejna zmiana w zespole ŁKS-u. Przygotowany do wejścia na boisko jest Rafał Kupidura. Zapewne więc trener Leszek Jezierski będzie wzmacniał siłę ataku. Łapiński teraz w pojedynku biegowym z Lenartem. Szybszy obrońca Widzewa, ale piłka z autu dla ŁKS-u. I plac gry opuści Maciej Terlecki. Nieco rzeczywiście mniej widoczny w drugiej części spotkania. W pierwszej połowie miał jeszcze kilka dobrych zagrań. Potem jego gra straciła wyraźnie na rozmachu. I miejsce Terleckiego zajmuje Rafał Kupidura. I właśnie on przy piłce. Zagrał natychmiast do Daniela Dubickiego. Dubicki efektownym padem pokazywał, że był faulowany. Andrzej Krzyżniewski nie zareagował. Teraz Kupidura w indywidualnej akcji zatrzymany przez Łapińskiego. Na tym jeszcze nie koniec, bo Grzegorz Wędzyński na lewo do Saganowskiego. W polu karnym jest tylko Dubicki. Zwolnili nieco ŁKS-iacy Kupidura, ale w drugą stronę akurat uciekał Saganowski. Jeszcze ŁKS. Kupidura. Aut dla ŁKS-u. Witold Będkowski mocno utyka na środku boiska. Przed meczem mówił drugi trener ŁKS-u, Marek Dziuba, że Będkowski narzeka na stłuczoną piszczel. Trzyma się właśnie za nogę. Duża by była to strata dla ŁKS-u, gdyby musiał boisko opuścić Będkowski, opiekujący się do tej pory Koniarkiem i czyniący to, jak już podkreślałem, bardzo dobrze. Saganowski dostrzegł Czachowskiego, szybszy jednak Tomasz Łapiński. Łapiński krótko do Czerwca. Czerwiec rusza do przodu, w środku jest i Łapiński, i Miążkiewicz, Koniarek, Gula ma piłkę na prawym skrzydle, Gula przy nim jednak Tomasz Lenart. Gula zdołał dośrodkować poza linię końcową. No i teraz Franciszek Smuda, który ani na moment nawet w czasie meczu nie siedzi na ławce, cały czas stoi przed boksem zawodników rezerwowych. Energicznym gestem pokazał Guli, żeby wracał. Podobno Franciszek Smuda jest trenerem tak groźnym, że kiedy stoi przy linii bocznej, co młodsi zawodnicy Widzewa wręcz boją się biegać tamtędy. Miążkiewicz na lewo, Citko. Przy nim Kłos, poradził sobie Marek Citko. Potężne uderzenie z narożnika pola karnego, ale 1,5 metra ponad poprzeczką bramki Zbigniewa Robakiewicza. A strzał był to bardzo groźny, bo niesygnalizowany po szybkim zwodzie. Na szczęście dla ŁKS-iaków piłka nie poszybowała niżej. Spójrzmy zresztą jeszcze raz. Bardzo mocne uderzenie. Wysoko, wysoko ponad bramką Robakiewicza. Saganowski krótko odegrał do Lenarta. Tomasz Lenart faulował jednak Sławomira Gulę. Rzutem wolnym rozpoczną Widzewiacy. Niecałe 15 minut do zakończenia meczu. 1-1 remisuje ŁKS z Widzewem.
Herby Łodzi zatem zmierzają jak na razie ku wynikowi nierozstrzygniętemu. Jeżeli tak się skończy, będzie to 15 remis w historii zmagań tych dwóch zespołów. Kula wybił piłkę poza boisko. Przesunęli się kilka metrów w stronę bramki Andrzeja Woźniaka, ŁKS-iacy. Kopidura. I znów Gula poza boisko. Zbyt wysoko uniesiona noga Daniela Bogusza. Ostre dośrodkowanie i Koniarek, który powrócił pod własną bramkę, przejął piłkę. Teraz znów piłkarz ŁKS-u, który wszedł na boisko z numerem 16, jest wprawdzie zapisany w składzie Rafał Kupidura, ale to jest przecież Rafał Niżnik. Ale nie pora o tym mówić, bo akcja pod bramką Zbigniewa Romakiewicza i niewiele brakowałoby. Marek Koniarek, gdyby bardziej zdecydowanie zaatakował piłkę, mógłby pokusić się o zdobycie bramki. Jeszcze walczą widzewiacy. Sitko, teraz Niżnik ma przed sobą Saganowskiego. Łapiński jednak poza boisko. Tak więc prostujemy informację sprzed kilku chwil. To nie Kupidura wszedł na plac gry, a Rafał Niżnik. Niżnik występuje z numerem 16 na czerwonej koszulce. Sławomir Kula opatrywany poza linią boczną. Już wszystko w porządku. A Wadzie Łukasz Saganowski znów na aut. No, grają bez przerwy w okolicach linii bocznej piłkarze ŁKS-u. Dosyć agresywnie pilnowani przez zawodników Widzewa. Stąd te auty w tym akurat miejscu. Koniarek wrócił po piłkę. Ostro zaatakowany przez Będkowskiego. Nie zdecydował się na to. Chojnacki na prawą stronę do Kłosa. Wędzyński zaplątał się, ale zdołał dośrodkować. Jest Dubicki, szybszy Andrzej Woźniak. Woźniak teraz spokojnie rozejrzał się, gdzie stoją koledzy, ale znów Ryszard Czerwiec zawiązuje buty na środku boiska. Pozostali zawodnicy Widzewa przyglądają się, co zrobi z piłką Andrzej Woźniak. Ten zagrał do Koniarka, prawą stroną idzie do piłki Sławomir Gula. Robakiewicz miał jednak znacznie do niej bliżej. Fragment takiej gry w dwa ognie. Przerzucają do siebie piłkę dwaj bramkarze przy niewielkim udziale kolegów występujących w polu. Będkowski. Kto wyżej zagłówkuje? Miążkiewicz. I Szarpak. Mocno wzdłuż linii na lewe skrzydło Marek Citko w wyskoku faulował Witolda Będkowskiego. Będzie zatem rzut wolny dla ŁKS-u. Coraz bliżej koniec spotkania, około 8 minut zostało jeszcze. Ciekawe, którą z drużyn stać na jaki zryw w tych ostatnich minutach. Czy ten mecz zakończy się wynikiem nierozstrzygniętym, czy też jeden z tych dwóch walecznych, to trzeba oddać jednym i drugim zespołów, wyjdzie z tego spotkania z dorobkiem 3 punktów. Dobrze ustawiona obrona Widzewa oddala zagrożenie od własnej bramki. Piłka wraca pod pole karne ŁKS-u. Tam rozgrywają ją Chojnacki z Będkowskim. Teraz Niżnik rusza bardziej zdecydowanie. Dochodzi do linii pola karnego. Niżnik strzał po ziemi i Woźniak musiał wykazać się sporym kursztem. Jeszcze zatańczyła mu tam piłka między rękoma, ale bramki nie ma. Wyciszkiewicz.
pole karne. Jączkiewicza wyprzedził jednak Tomasz Kłos. Aut dla Widzewa w okolicy narożnika boiska. Skrupulatnie pokryci piłkarze w białych strojach. Nie ma, szczerze mówiąc, nie ma komu rzucić tej piłki. Miążkiewicz teraz znalazł Marka Citko, przy nim jednak trzech zawodników ŁKS-u. Słuszne chyba wycofanie do Miążkiewicza. Siadaczka na pole karne. Koniarek jednak nie zdążył sięgnąć piłki, bo wyprzedził go Marek Chojnacki. Ten do przodu, ale nie doszedł. Saganowski. Czerwiec. Siadaczka. Znów Czerwiec. Na pole karne jest Koniarek przytrzymany lekko przez Witolda Będkowskiego. Prawidłowo, zgodnie z przepisami, zablokowany. I to pozwoliło udanie interweniować Zbigniewowi Robakiewiczowi. Szarpak znów gra w środkowej strefie boiska. Teraz Szarpakowi udało się minąć trzech ŁKS-iaków. Koniarek odegrał do tyłu, do Wyciszkiewicza. Czerwiec, znów Wyciszkiewicz, rozkłada ręce na lewym skrzydle. Piotr Szarpak, teraz dopiero podanie do niego, chyba zbyt późno. No i w tym miejscu nie było Pawła Miążkiewicza. Gwizdy kibiców. Niezbyt przychylne spojrzenie trenera Franciszka Smudy. Około 4 minut do zakończenia spotkania. Nadal 1-1 na stadionie ŁKS-u. No i im bliżej końca tego meczu, tym chyba już większą uwagę w zabezpieczeniu tyłów poświęcają piłkarze tak jednej, jak i drugiej drużyny. Teraz Koniarek atakował Chojnackiego, który spokojnie zagrał o nogi napastnika Widzewa. Piłka poza boiskiem. Będzie zmiana w Widzewie. Tadeusz Gapiński, kierownik drużyny Widzewa, wręczył już bocznemu sędziemu karteczkę zapowiadającą tę zmianę. Wyciszkiewicz faulowany przez Niżnika. Paweł Miążkiewicz dokładnie ustawia piłkę. Pięciu piłkarzy Widzewa w polu karnym, jeszcze dwóch przed nim. Tylko Niżnik stoi przed nim. Miążkiewicz, wysoka wrzutka, mocno podkręcona. Wprost w ręce Zbigniewa Robakiewicza. Chyba nie takiego sposobu rozegrania tego rzutu wolnego spodziewali się koledzy Pawła Miążkiewicza. Wchodzili w pole karne, owszem, ale znacznie dalej niż leciała piłka. W tym miejscu akurat nie było żadnego z Widzewiaków. Po drugiej stronie boiska tymczasem się znaleźliśmy przy piłce Andrzej Woźniak. Znów daleko do przodu, ale najwyżej wyskoczył Czachowski. Łapiński, Lenart, Wędzyński. Pokazuje po prawej stronie Daniel Dubicki, żeby do niego zagrać. Niżnik właśnie to uczynił. Dubicki natychmiast odegrał Saganowskiemu. Saganowski w polu karnym. Andrzej Woźniak. Szansa dla Widzewa. Zostało kilku zawodników ŁKS-u pod bramką Andrzeja Woźniaka, ale niedobre podanie Pawła Miążkiewicza i już biegną piłkarze w drugą stronę. Niżnik znalazł po lewej stronie Saganowskiego. Ten jednak na spalonym powrót guli był wprawdzie spóźniony, ale na szczęście dla Widzewiaków porągiewka sędziego w górze i zmiana w Widzewie. Na boisko wejdzie oznaczony numerem 14 Rafał Kubiak, a plac gry opuszcza Paweł Miążkiewicz, po którym chyba widać już zmęczenie w tym spotkaniu. Ostatnich kilka, co najmniej kilka podań miał bardzo nieprecyzyjnych, a trzeba pamiętać, że to zawodnik, który ma pełnić rolę drugiego rozgrywającego obok Ryszarda Czerwca. No, najwyraźniej Franciszek Smuda już nie był zadowolony z występu
tego piłkarza, ale jak już wspominałem, no, ubóstwo piłkarzy występujących w Widzewie, a przynajmniej tych, którzy zasiadają na ławce rezerwowych, praktycznie tylko Rafał Kubiak nadaje się do gry w meczu pierwszoligowym. Sałaciński i Bielecki, poza oczywiście bramkarzem Tomaszem Muchińskim, to zawodnicy, którzy w meczach ligowych jeszcze nie grali, a tymczasem Andrzej Czyżniewski zakończył to spotkanie 1-1, zatem po 90 minutach gry w 42 derby Łodzi padł 15 remis. Rozstrzygnięcie, które trzeba przyznać, jest sprawiedliwe, nie czyni krzywdy ani jednemu, ani drugiemu zespołowi. Obydwie drużyny walczyły jak równy z równym, starały się o jak najlepszy wynik. Nie udało się zwyciężyć, nie udało się zdobyć 3 punktów, no ale trudno się mówi. Spotkanie, trzeba przyznać, że zacięte, pierwsza połowa chyba nieco lepsza od drugiej. Mimo wszystko należy pochwalić tak piłkarzy Widzewa, jak i piłkarzy ŁKS-u, którzy teraz dziękują swoim kibicom. Cóż, bramki padły w pierwszej części gry, szkoda, że w drugiej połowie goli nie oglądaliśmy. Przypomnę, że w 21 minucie gola dla ŁKS-u zdobył Marek Zaganowski po błędzie Piotra Szarpaka, a wyrównał kilka minut później, zaledwie 7 minut później, Rafał Siadaczka z rzutu wolnego. Jak już mówiłem, remis, który nie krzywdzi w sumie żadnej z drużyn, tyle tylko, że Widzewowi będzie w tym momencie znacznie trudniej odrabiać dystans do warszawskiej Legii. Legia wygrywa mecze jak chce praktycznie, i to tak na własnym boisku, jak i na wyjeździe. Widzewiacy też muszą w każdym spotkaniu nastawiać się na zdobycie 3 punktów. No ale przypomnijmy, że w jesiennej rundzie rozgrywek punkty Legii urwał tu właśnie na tym stadionie zespół ŁKS-u. Wtedy Legia z ŁKS-em przegrała. Tego potknięcia wprawdzie nie wykorzystał Widzew, który w końcówce rundy jesiennej w nie do końca przemyślany sposób roztrwonił punkty. No i teraz sytuacja na górze tabeli będzie bardzo ciekawa. Widzą Państwo statystykę tego meczu. Niewielka ilość, trzeba przyznać, strzałów w wykonaniu tak jednej, jak i drugiej drużyny. Sporo zatem za to fauli, co świadczy o tym, że jednak tak ŁKS, jak i Widzew poświęciły się bardziej, zwłaszcza w drugiej połowie, grze obronnej. Raz jeszcze przypomnijmy, ŁKS Widzew 1-1 po bramkach Saganowskiego i Siadaczki. Dziękuję Państwu za uwagę. Ze stadionu ŁKS-u żegna się z Państwem Mikołaj Madej.